powiat pilski po raz pierwszy w swojej historii zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, uzyskując również największą liczbę punktów w historii tego prestiżowego rankingu. Tym samym został liderem wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w kraju i uzyskał prestiżowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2021 i Super Powiat 2021. Swoją pozycję powiat pilski sukcesywnie budował blisko 6 lat, odkąd stanowisko starosty pilskiego pełni Eligiusz Komarowski. Zwycięstwo w rankingu to ogromny powód do satysfakcji i dumy. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie ludzi, z którymi współpracuję. Ta nagroda to także w moim przekonaniu wyraz szacunku dla ciężkiej pracy zarówno moich współpracowników, ale też i wszystkich mieszkańców naszego regionu. Bowiem na wysoką ocenę naszych działań miały również wpływ inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami, z instytucjami wspierającymi powiat, czy też z włodarzami gmin tworzących powiat pilski. Na zwycięstwo w rankingu wpływ miało wiele działań, które zrealizował powiat, między innymi nowe inwestycje w oświacie, ochronie zdrowia, podnoszenie jakości obsługi mieszkańców oraz wsparcie inicjatyw w zakresie sportu, kultury i przedsiębiorczości. Niezależni eksperci bardzo wysoko ocenili działania inwestycyjne i prorozwojowe realizowane przez powiat pilski. Do rankingu powiatów zgłosiliśmy blisko 60 różnych projektów, inicjatyw finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Warto zauważyć, że są to projekty zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i takim prospołecznym, jak na przykład zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach, zajęcia dla seniorów, czy też wsparcie naszych przedsiębiorców w promocji ich działalności poza granicami kraju. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie te inicjatywy są odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców i realizowane są z ogromnym zaangażowaniem przez wszystkich pracowników starostwa i jednostek. Działania te były możliwe dzięki wsparciu radnych Rady Powiatu w Pile, którzy przekazywali środki na zaplanowane przez Zarząd Powiatu działania. Jako radni Rady Powiatu w Pile praktycznie na bieżąco pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami dla naszych mieszkańców. Przeznaczamy fundusze na realizację wielu inwestycji gwarantujących rozwój naszego regionu. Radni bardzo często spotykają się z mieszkańcami, wsłuchując się w ich głos, w ich potrzeby. Jednym z priorytetowych działań realizowanych od kilku lat przez powiat pilski jest edukacja młodzieży i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono znaczne pieniądze. Szkoły prowadzone przez powiat pilski od wielu lat inwestują w infrastrukturę, w tak zwaną bazę szkolną. Realizujemy projekty zarówno unijne, jak i krajowe. Ostatnio doposażyliśmy wiele pracowni w sprzęt komputerowy, chociażby drukarki 3D, spawarki światłowodowe, które pozwolą uczniom kończącym nasze szkoły być doskonałymi pracownikami na rynku pracy. Ważnym kryterium, dzięki któremu powiat pilski został liderem wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w kraju, było nieustanne podnoszenie jakości obsługi mieszkańców. W Wydziale Architektury i Budownictwa bardzo ważny dla nas jest interesant, do którego podchodzimy bardzo profesjonalnie. Pomagamy mu w wielu aspektach uzyskiwania pozwolenia na budowę. Staramy się ludzi obsługiwać za każdym razem bardzo rzetelnie, profesjonalnie podchodzimy do swojej pracy. Ciągle się szkolimy, żeby podnosić jakość swoich usług. Jesteśmy w czołówce powiatów w Wielkopolsce pod kątem ilości wydawanych pozwoleń. Dbając o obsługę interesantów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, w zeszłym roku w sierpniu otworzyliśmy punkt obsługi mieszkańca, który jest czynny przez 6 dni w tygodniu, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony naszych interesantów, z czego jesteśmy bardzo dumni. Warto też zwrócić uwagę na to, że Wydział Komunikacji, tak samo jak i delegatura Wydziału Komunikacji w Wyżysku, przez cały okres trwania pandemii na jeden dzień nawet nie zamknął przyjmowania naszych interesantów. Jesteśmy cały czas otwarci, byliśmy i będziemy otwarci na załatwianie i przyjmowanie naszych interesantów. Działaniom władz powiatu pilskiego przyświeca ważny cel, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego starostwo powiatowe wspiera między innymi organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, kluby sportowe i dba o integrację lokalnej społeczności.
Dzięki partnerskim relacjom na niwie powiat pilski mieszkańcy powstało przez ostatnie kilka lat ponad 200 stowarzyszeń i klubów sportowych, które każdego dnia realizują na rzecz naszych mieszkańców wiele potrzebnych inicjatyw i działań. Zależy nam również na integracji lokalnej społeczności, dlatego w ubiegłym roku zorganizowaliśmy wiele przedsięwzięć sportowych i kulturalnych. Nie spoczywamy na laurach, a ta nagroda jest jeszcze większą motywacją do działania i ciągłego podnoszenia komfortu i jakości życia mieszkańców. Cały czas ciężko pracujemy, żeby w kolejnych latach mieszkańcy powiatu pilskiego mogli cieszyć się zarówno z nowych inwestycji i kolejnych potrzebnych działań społecznych.